Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Tematem dzisiejszym będzie sprawa Polska w okresie rządów Napoleona Bonapartego. Tutaj Pola, Polaków trochę tak odsuwaliśmy jakby na boczne, boczny tor w poprzednich filmikach o Napoleonie, żeby dzisiaj sobie o nich powiedzieć jakby już tak dogłębnie przeanalizować ten temat. No więc postawy Polaków po trzecim rozbiorze Polski były bardzo różne. Część akceptowała nowy układ, część choćby arystokracji, czy też chłopi, którzy w ogóle nie odczuli jakiejś większej zmiany a propos swojego bytu nadal byli tymi chłopami pańszczyźnianymi. A część z kolei obywateli zrezygnowała już z walki zbrojnej o niepodległość, woleli się skoncentrować na pracy oświatowej i ekonomicznej. Do nich należeli głównie członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk, czyli TPN, które zostało założone w 1800 roku, wtedy w pruskiej Warszawie. Czyli możemy sobie zapisać rok 1800. 1800 mamy po, e, założenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Towarzystwo... Przyjaciół nauk. Przyjaciół nauk. Okej. Okay. Głównym ideologiem tego towarzystwa był Stanisław Staszic, który zajmował się m.in. geologią i problemami górnictwa. Oprócz niego warto także wymienić choćby Samuela Bogumiła-Lindę, który był autorem pierwszego słownika Języka Polskiego, czy, czy też Onufrego Kopaczyńskiego. On wprowadził polską terminologię gramatyczną, z kolei Jan Śniadecki, matematyk, astronom i filozof. Jeden z pierwszych w Polsce uczonych zajmujących się rachunkiem prawdopodobieństwa, a także jednocześnie twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej, był także członkiem TPN-u. Czy też Julian Ursyn Niemcewicz, adiutant Kościuszki podczas insurekcji, następnie autor śpiewów historycznych, czyli po prostu zbioru pieśni o dziejach Polski. Te nazwiska warto sobie na pewno zapamiętać. Możemy je sobie szybko napisać. Stanisław Staszic, Stanisław Staszic, Samuel Bogumił Lindę Samuel Bogumił Lindę Onfury Kopaczyński Jakie imię egzo egzotyczne Przynajmniej na dzisiejsze czasy Kopaczyński Jan Śniadecki No i Julian Ursyn Niemcewicz. Dopiszmy go sobie tutaj. Julian Ursyn Niemcewicz. No ale mówimy sobie tutaj o takich, byśmy powiedzieli trochę pacyfistach, no, osoby, które nie chciały się już koncentrować na walce zbrojnej, ale też nadal duża grupa Polaków chciała walczyć o niepodległość i uznawała, że niepodległość może wywalczyć cały naród bez pomocy z zewnątrz, która zresztą tak byłaby wątpliwa. I zwolennikami takiego poglądu był między innymi Tadeusz Kościuszko, jego sekretarz Józef Pawlikowski napisał w, e, dzieło w 1800 roku Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość? I w nim e, przytacza słowa zrażonego do polityki Napoleona Tadeusza Kościuszki, który twierdzi, że o wolność należy walczyć we własnym kraju, opierając się na chłopskich e, żołnierzach. Z kolei zwolennikiem innej opcji, czyli odrodzona się Polski, ale dzięki wsparciu Rosji, był Adam Jerzy Czartoryski. To myślę, że warto sobie to nazwisko na pewno zapamiętać. A jeszcze zostańmy tutaj. Adam Jerzy Czartoryski. Adam Jerzy Czartoryski. O nim jeszcze sobie powiemy pewnie w przyszłości. Nie będziemy tutaj go rozwijać, też obrazu nie wstawiałem nic z tych rzeczy. Adam Jerzy Czartoryski uważał, że, znaczy tutaj popularna wtedy ogólnie była taka idea, żeby stworzyć federację państw słowiańskich, wszystkich zjednoczonych pod berłem Cara. No i Polska miałaby być takim jednym właśnie z takich państw słowiańskich, które byłoby no, przewodniczone głównie przez Cara, ale miałoby jakąś dużą autonomię wewnętrzną. Sam Czartoryski był ministrem spraw zagranicznych Rosji w latach 1804-1806 i początkowo, jako że był w dobrych stosunkach wtedy z miłościwie panującym carem Aleksandrem I, Liczył, że car przyłączy do swoich ziem e, dawne ziemie Rzeczypospolitej, no i później przyzna im tą autonomię. Jednak Aleksander nie myślał o tym, gdyż był bardziej zajęty e, walką z Napoleonem i potrzebował wtedy wsparcia Austrii i Prus, którym na pewno taki pomysł by się po prostu e, nie podobał. Z kolei inna część Polaków, po trzecim rozbiorze nadzieję na odzyskanie niepodległości wiązała z Francją, która była przeciwniczką monarchii absolutnych, czyli co za tym idzie państw zaborczych, które takimi monarchiami oczywiście były dlatego Francuzi nie rozumieli jednak całej istoty sprawy polskiej na przykład nie rozumieli głównej roli szlachty w tym państwie skoro w rewolucji francuskiej najważniejsze było tak jak pamiętamy mieszczaństwo w Paryżu zaczęły działać dwie organizacje polskich emigrantów pierwsza to była agencja którą utworzył Kościuszko i taka bardziej lewicująca deputacja, ona zbliżona z poglądami do e, Jakobinów. Możemy sobie zapisać, tutaj je podzielimy. Agencja. To jest z jednej strony... Ops, taka nieudana ształka. Agencja i deputacja. Agencja taka umiarkowana, deputacja bardziej poglądy jakobińskie. Polscy imigranci zwracają się za to zgodnie do dyrektoriatu z propozycją o utworzenia jakichś zbrojnych jednostek polskich we Francji które by mogły jakoś no, symbolizować polską armię i tym podobne. Rząd jednak Francji nie chciał się zbytnio angażować w te polskie problemy, nie komplikować swoich stosunków z Rosją, tak jak wiemy, tutaj zależano jednak na jakiejś przychylności Rosji, żeby tych wojen ciągle tak też nie było. Francja potrzebowała jednak i tego nie unikała, potrzebowała po prostu żołnierzy, oni będą zawsze przydatni, do tego zaproponowała taki jakby kompromis, aby utworzyć polskie oddziały na terenie jednej z republik zależnych od Francji, jednej z republik włoskich. I taka umowa została zawarta w 1797 roku między Lombardią, między rządem Lombardii, która, która ma miejsce w północnych Włoszech, a generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim, przedstawicielem e, agencji, tej wspomnianej umiarkowanej agencji, którą e, założył e, Kościuszko. E, z, tutaj e, legiony polskie miały wspierać co prawda Republikę Lombardzką, choć tak faktycznie służyły bezpośrednio pod francuską e, komendą. E, legioniści otrzymali obywatelstwo Lombardii e, i mieli zagwarantowany powrót do Polski e, po całej e, wojnie. Wśród legionistów znaleźli się polscy emigranci, jeńcy wojenni czy dezerterzy z armii austriackiej, którzy wtedy aktualnie przebywali we Włoszech. Więc zaznaczmy to sobie może, znaczy napiszmy sobie 1797 utworzenie legionów polskich. Utworzenie legionów polskich. Bo utworzenie po prostu Legionów, na no tym sobie tam skończmy, nie przedłużajmy już tego. E, legiony polskie były wzorowane na francuskich oddziałach, e, jeśli chodzi o strukturę, nie stosowano karcielesnych, e, każdy mógł awansować bez względu na e, pochodzenie, e, wprowadzono też naukę czytania i pisania. Całe tworzone to wojsko, te legiony uosabiano z jakąś przyszłą armią polską, dlatego do lata 1797 roku, czyli w bardzo krótkim okresie, wstąpiło do niego ponad 6 tysięcy Polaków. Jednostki miały takie wysokie morale, chociaż żołnierze byli źle opłacani, często tacy nawet trochę niedoposażeni. Służba za to była taką lekcją patriotyzmu, lekcją takich wartości wolnościowych. Sam widok maszerujących żołnierzy, że komu miał skłonić właśnie Józefa Wybickiego który był poetą i zarazem działaczem agencji do napisania pieśni na pewno wszystkim nam znanej Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy z czasem przerobiona na mazurek Dąbrowskiego. Józef Wybicki ją pisze w roku 1797 roku, a w 1927 roku staje się ona oficjalnym hymnem już odradzonej II Rzeczypospolitej. Tutaj widzimy autora tych słów. Napisał on ją prawdopodobnie na melodii jakiejś e, muzyki e, ludowej, po prostu dopisał słowa, później słowa się trochę zmieniły jak, e, zmieniły, jak wiemy, nie mówimy jeszcze Polska nie umarła, jeszcze Polska nie zginęła itd. E, itd. Tak tak ale Józef Wybicki 1797 tworzy nasz hymn. To pierwotnie nazywa się jeszcze Polska, nie umarła, kiedy my żyjemy. Znaczy to była wtedy pieśń, nie? wtedy to nie było jeszcze uważane za hymn, który później ta pieśń towarzyszyła nam w ciągu naszej historii bardzo długo. Była ona takim niejako wyznaniem chęci odzyskania niepodległości i nadziei jakby związanymi też z tymi legionami. Stąd też słowa m.in. z Ziemi Włoskiej do Polski, czyli właśnie z tej Lombardii, żeby odzyskać niepodległość Rzeczypospolitej. Same jednostki polskie początkowo walczyły na Półwyspie Apenińskim. Ich dowódcy liczyli na rozgromienie armii austriackiej, dlatego sam pokój w campo Formio między Austrią a Francją w 1797 roku rozczarował legionistów. Dodatkowo rozczarowanie zmógł fakt, że Napoleon, który sam narzucał warunki pokoju, zobowiązał się do nieudzielania poparcia tym, którzy działaliby na szkodę którejkolwiek ze stron podpisujących traktat, Dlatego Legiony Polskie, mimo niepowodzeń w polityce, pozostały we Włoszech w służbie Republiki Cis-Alpińskiej tym razem. Dąbrowski zawarł teraz nową konwencję i na lata związał się z Włochami, w których wciąż narastały wpływy francuskie. Wojska w Francji w 1798 roku wkraczają do Rzymu, tam też skierowano część Legionów. Brały one udział w walkach z drugą koalicją antyfrancuską wtedy. Same legiony zostały niemal niestety na przestrzeni tych lat całkowicie zniszczone w starciach z wojskami austriackimi, rosyjskimi dowodzonymi przez Aleksandra Suworowa, m.in. np. w tygodniowej bitwie nad rzeką Tre Trebia. Francja jednak potrzebowała dalej tych żołnierzy i nakazała odbudowywać te legiony polskie, zaś innemu generałowi polskiemu, Karolowi Kniaz Knia Kniaziewiczowi, nakazano utworzenia nowej formacji Legii Naddunajskiej. To jest ważne, zapiszmy to sobie. 1799. 799. Legia Naddunajska. Naddunajska. Utworzona wtedy w Republice Batawskiej, czyli dzisiejszej Holandii. No, a dowodził nią Karol Otto Kniaziewicz. Karol. Ot to, kniaziewicz. Legenda dunajska składała się z trzech brygad, lecz na początku miała problem trochę z wyposażeniem. Dopiero po powrocie Napoleona z Egiptu, przejęciu przez niego władzy kniaziewicz otrzymuje pieniądze, obietnice żołdu, zatwierdzenie przydziałów oficerskich. Liczebność wzrasta do około 15 tysięcy żołnierzy. Sama legia spisuje się znakomicie, m.in. podczas bitwy pod Hohenlinden w grudniu 1800 roku. Tam jest przytaczana taka historia, że pewien strzelec konny Terandowski Założył się z kolegą o halbę wina, to jest halba wina, to, to dawna nazwa na po prostu kufel mieszczący pół litra, czyli możemy powiedzieć o pół litra wina. Założył się, że skwyta księcia Liechtensteinu, no i ruszył galopem w kierunku sztabu nieprzyjaciela i stojącego na czele brygady księcia wziął w niewolę, mimo że do niego strzelano i tak dalej, przyniósł te, swojemu kapitanowi tego księcia taka ciekawa historia, historia związana z tą bitwą. Francja jednak po zwycięstwach w tych bitwach, kiedy sama w zasadzie narzucała trochę warunki pokojowe w 1801 roku w Lunéville trochę pominięto tam sprawę polską w tych układach, było to powtórzenie tych układów z Formio, które też nie, nie zadowalały wtedy już Polaków. Wielu oficerów podało się do dymisji, m.in. sam kniaziewicz. Jednak inni żołnierze, którzy dalej chcieli walczyć, zostali często siłą wcieleni do armii włoskiej i francuskiej. Z pozostałych legionów utworzono trzy pół Brygady liczące po 3000 żołnierzy. Jedna pół Brygada pozostała we Włoszech, a dwie wysłał Napoleon do francuskiej wtedy kolonii Santo Domingo, czyli po prostu naszemu Haiti. Było to po to, aby stłumić powstanie wtedy tam e, niewolników, e, murzynów. E, prowadzone tam walki zakończyły się całkowitą e, klęską. E, Polacy umierali z chorób tropikalnych, no i także trochę z, zaopatrzenia i tak, z braku zaopatrzenia. E, no i z 6 tysięcy żołnierzy wróciło tylko około e, 300. No to był taki niestety ale niechlubny e, moment. Przez, łącznie przez legiony polskie przewinęło się około 30 tysięcy żołnierzy, połowa zginęła i pomimo, że ponosiły one klęskę polityczną, to ich istnienie było jakby takim symbolem, że Polacy dążą do tej niepodległości i nie chcą się pogodzić z rozbiorami. Także wykształciły dość dobre kadry przywódce, które później odegrały dużą rolę przy formowaniu wojsk w okresie księstwa warszawskiego, o którym sobie zaraz powiemy, symboliczna nawet stała się ta data powstania legionów 97 rok kiedy to zaborcy przecież uznali że polskie, królestwo polskie już nigdy nie będzie odtworzone to sobie przypominamy lekcję o zaborach sam Napoleon wraz z swoim otoczeniem chciał wykorzystać też trochę sprawę polską dla wzmocnienia pozycji Francji w tej naszej środkowo wschodniej części Europy, dlatego sugerowano, że odbudowa nawet Polski w dawnych granicach umocni jakoś francuską pozycję, i ograniczy wpływy Rosji. No i chciał Napoleon do tych dążeń pozyskać Kościuszkę, który jednak powiedział, że pomoże, tylko i wyłącznie jeśli zostanie mu zagwarantowana odbudowa państwa w granicach przedrozbiorowych i nadana mu liberalna konstytucja, taka na wzór, tak, żeby tworzyła jakiś taki ustroj na wzór ustroju Anglii. Gwarancji tych jednak cesarz nie udzielił. Nie potwierdził tego oficjalnie, że tak gwarantuje, że takie warunki zaistnieją. No i sytuacja ta jednak się zmienia trochę. Znaczy, po, tutaj jeszcze nie ma tego poparcia kościuszki, ale sytuacja się zmienia, kiedy wojska francuskie w październiku 1806 roku wkraczają do zaboru pruskiego i wówczas Józef Wybicki i Jan Henryk Dąbrowski wydają odezwę, wezwanie do powstania narodowego, zresztą inspirowaną przez Napoleona. No i ogłoszone jest pospolite ruszenie się od szlachty, pobór rekrutów na wsiach. Polacy formują oddziały powstańcze, dowodzi nimi Józef Poniatowski, generał Zajączek i oczywiście generał Jan Henryk Dąbrowski. One rozbijają garnizony pruskie, zajmują miasta i twierdze. I w ten sposób yy, tworzone są podwaliny do założenia tak zwanego Księstwa Warszawskiego. W roku 1807 roku po pokoju w Tylży. To jest pokój między Francją i, Rosja, i Rosją i Francją i Prusami. Napoleon tam co prawda nie odbudowuje państwa Królestwa Polskiego, tylko postanowiał utworzyć takie państwo z ziem drugiego i trzeciego Zaboru Pruskiego. To jest stan księstwa warszawskiego na rok 1807. Dobra, no, no bo zgraliłem, przepraszam, 1800. Siódmy to jest Księstwo Warszawskie. Dopiero w 1809 zostaną mu przyłączone te ziemie, ale o tym za chwilę. Samo Księstwo Warszawskie nie posiada, zauważmy, Gdańska. Gdańsk ogłoszony jest wolnym wtedy miastem. Na czele staje August III, który ma znacznie większe uprawnienia niż te, które gwarantowała władcy Konstytucja 3 maja. Między innymi ma in, inicjatywę ustawodawczą pełnie władzy wykonawczej, powołuje rząd, który jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie przez nim, przez, przed nim, ustanawia, odwołuje funkcjonariuszy administracji państwowej, a także mianuje senatorów. Sama władza ustawodawcza należy do dwuizbowego sejmu. W skład Senatu wchodzą wojewodowie, kasztelani i biskupi. Początkowe w liczbie po 6, a od 1809 po 10. Izbę poselską z kolei tworzy 60 posłów to jest 100 posłów po 1809 roku. Wybierani są oni na sejmikach szlacheckich oraz 40 deputowanych, później z kolei 66 przedstawicieli, mieszczan i chłopów, którzy są wybierani na zgromadzeniach gminnych. Z kolei udział w zgromadzeniu gminnym był ograniczony censusem majątkowym, ale mogły w nim także brać udział osoby, które w jakiś sposób się zasłużyły do, dla państwa. Po raz pierwszy w takim razie w polskim parlamencie mieli szansę zasiąść mieszczanie szlachta, a nawet i chłopi. No, jednak tych trzecich to jakoś tak ominęło tym razem, ale prawnie teoretycznie mogli tam zasiąść. Na mocy konstytucji także w księstwie warszawskim zostaje wprowadzony... Troszeczkę zmodyfikowany kodeks y, Napoleona. Był to trochę przełom, jeśli chodzi o polskie prawo cywilne. Pierwszy raz ustanowiono równość wszystkich wobec prawa niezależnie od pochodzenia czy no, znaczy niezależnie od urodzenia, pochodzenia stanowego. Także ogólne zasady organizacji sądownictwa zostały określone w Konstytucji. Między innymi oddzielono sądy cywilne od karnych, utworzono sąd apelacyjny w Warszawie. Samo nadanie Konstytucji Księstwa Warszawskiego widzimy tutaj na obrazie. Napoleon nadaje. nadaje daje tą e, kon, konstytucję wraz z kodeksem księstwu warszawskiemu. Z kolei poddaństwo chłopów znosi konstytucja, e, która głosi oczywiście, tak jak wspomnieliśmy sobie, równość e, wszystkich obywateli wobec prawa, e, jednak nadal pozostał problem pańszczyzny. Dlatego wzajemne stosunki chłopów e, wobec pana zostały określone tak zwanym dekrecie grudniowym wydanym 21 grudnia e, 1807 roku. 21 12807 kropka nam się zgubiła Dekret grudniowy Dekret grudniowy on stanowi poprawkę, do, znaczy tutaj jest czwarta poprawka do Konstytucji. Chłop teraz no, zachow, ma wolność osobistą, ale własność, ziemską jest, własność ziemska jest całkowicie przyznana panu, dlatego jeśli chłop chce odejść ze wsi, pozostawia swojemu panu wszelki inwentarz, budynki, zasiewy itd. No i musiał także uzyskać zgodę na swoje odejście i wywiązać się ze wszelkich umów. Dlatego dekret grudniowy mówiono popularnie w księstwie warszawskim, że zdejmował chłopu kajdany z nóg razem z butami, bo musiał zostawić ten cały inwentarz tak czy siak u swojego pana. Samo Księstwo Warszawskie, no, to był taki bardziej było pod protektoratem Francji, nie posiadało Ministerstwa Spraw Zagranicznych ani jakichkolwiek aparatu dyplomatycznego. Napoleon nim rządził przez Fryderyka Augusta oraz przez francuskiego rezydenta w Warszawie. No i też Księstwo Warszawskie pogłębiało sojusz militarny, konstytucja zobowiązywała, znaczy nie konstytucja, tylko układy z Francją zobowiązywały do wystawienia 30 tysięcy żołnierzy do dyspozycji Francji. Jednak samo księstwo było, mówimy polskie, dlatego bo wszystkie urzędowe akty były spisywane w języku narodowym, urzędy mogli sprawować tylko obywatele księstwa warszawskiego, sama armia miała charakter polski, ponieważ, mimo tego że podlegała dowództwu francuskiemu. Część szlachty i większość mieszczan, mimo tego narzucania właśnie takiego, takiej sytuacji, była oddana Napoleonowi, doceniała jego starania o jakiś w ogóle uwzględnienie sprawy polskiej. Także pozwoliło to na awans społeczeństwu mieszczańskiemu. Cała ta liberalna dość konstytucja. No i z, także z Napoleonem wiązano nadzieję na odrodzenie później państwa polskiego. Księstwo Warszawskie było w zasadzie ciągle w stanie wojny. Polacy biorą udział we wszystkich kampaniach napoleońskich. W 1809 roku choćby, w, w, za, w, kiedy Napoleon jest zaangażowany w Hiszpanii w wojnie z V Koalicją, do państwa polskiego wkraczają wojska austriackie. Wtedy książę Poniatowski zamiast oczekiwać nieprzyjaciół w Warszawie, wydaje im bitwę na przedpolach stolicy pod Raszynem. Starcie co prawda nie jest zwycięstwem, ale jako, jako że siły polskie są dwukrotnie mniejsze, to jest to taki sukces moralny, bo też straty nie są aż tak olbrzymie. Austriacy zajmują Warszawę, a później jakby, znaczy zatrzymują się na tej Warszawie. Z kolei Poniatowski wykorzystuje ten fakt, rzuca siły polskie do ataku na skrzydła i tyły. Później mamy marsz Poniatowskiego w kierunku Lublina, który jest zaznaczony pasmem zwycięskich bitew. Całą walkę za kończy zawarcie przez Napoleona i Austrię pokoju podpisanego w Schönbrunn. I na jego mocy do Księstwa Warszawskiego są przywołane ziemie trzeciego zaboru austriackiego i także okręg Zamojski. Same kopalnie w Wieliczce. Kopalnie soli pozostają do wspólnej eksploatacji między Austrią a Księstwem Warszawskim. Czyli mamy przyłączone. Porównajmy sobie przyłączone mamy te tutaj ziemię wraz z okręgiem zamojskim, czyli jakoś no mniej więcej tak, nie? I tutaj tak jak idzie rzeka. Opsa. No tak prawie zaznaczyłem. Tutaj widzimy to dokładnie. Czyli to są granice od 1809 kiedy to wszystko ma miejsce, m.in. ta bitwa pod Raszynem i Szyn, Szynbron 1809 rok, już nie będziemy tego zapisywać. Ale Napoleon powiedział hej hej, jeśli zwiększacie, zwiększacie, wasz kontyn, jeśli zwiększacie wasze terytorium, to kontyngent zbrojny musi teraz liczyć 60 tysięcy żołnierzy, nie 30. Z, z, z kolei nie zaliczano do tego legii nadwiślańskiej utworzonych z żołnierzy pozostałych z, włosków, z włoskich legionów też bezpośrednio wcielono do armii francuskiej nie zaliczano do tej liczby 60 tysięcy także podobnie wyglądała sy sytuacja słynnego pułku szwoleżerów który wchodził już w skład cesarskiej gwardii no i w ten sposób w 1812 roku pod bronią do dyspozycji Francji było około 100 tysięcy Polaków czyli byśmy powiedzieli armia no taka całkiem spora jak na tak małe księstwo warszawskie Wspom wspomniałem tutaj jeszcze teraz nowe hasło dla Was. Pewnie niektórzy wpadli w konsternację. Legia nadwiślańska. No to była Legia m, utworzona też w Westfalii w tym czasie i też ona skupiała Polaków. Była o takich tradycjach tych włoskich. No ale skupiała tamtejszych Polaków, nie tych, którzy aktualnie znajdowali się na terenie Księstwa Warszawskiego. Ale to już tak trochę na boku. Jako taki symbol oddania Polaków Napoleonowi może być somosiera bitwa, która miała miejsce w 1808 roku w Hiszpanii. 30 listopada zostaje zatrzymany pochód armii Napoleona na, Mo na Madryt. Soma Sierra. No i wtedy mamy taki problem, bo mamy przesmyk, liczy 6 metrów szerokości, tam jest ustawione także, są ustawione hiszpańskie działa, no i każdy uważa, że jakby zdobycie tego jest w zasadzie niemożliwe, to jest taki odcinek 2,5 kilometra, taki wąwóz z samosiery. No i wtedy pierwszy lekko konny pułk gwardii cesarskiej, zwany także szwoleżerami, no dokonuje tam, byśmy powiedzieli, trochę takiego cudu. Sam Napoleon miał powiedzieć swojemu adjutantowi, że kiedy oni mówili, że to niemożliwe, tam to powiedział zostawcie to Polakom. No i Polacy rzeczywiście tego e, dokonują, wtedy polski dowódca miał, że są dwie e, wersje. E, pierwsza to jest naprzód niech żyje cesarz, a druga naprzód p, p, psie krwie, cesarz patrzy. No i wtedy polscy szwoleżerowie z nagimi szablami rzucili się, rzucili się w ten wąwóz i z bardzo małymi w sumie stratami, bo zginęło 18 szwoleżerów, no 28 było rannych, ale jak na ten manewr to były straty małe, zdobyli wtedy 16 hiszpańskich dział. Sami Hiszpanie po tym ataku wpadli w panikę, opuścili swoje pozycje. No był to taki akt naprawdę odważny i jednocześnie trochę szaleńczy świadczył o takim poświęceniu żołnierza polskiego. Ale wróćmy sobie teraz do historii takiej ogólnej. W 1812 roku przez Wilno wyrusza wielka wyprawa Napoleona na Rosję. Cesarz samą tą e, wojnę nazywa drugą wojną polską, bo powoli zaczyna to mieliśmy jeszcze pierwszą e, wojnę polską e, wcześniej, ale na tym jakby się już nie, e, nie skupiamy. Ciekawi, niech sobie e, zobaczą. E, docenia wagę sprawy polskiej. E, samo Księstwo Warszawskie mogło stać się teraz zapleczem jego przyszłych działań zbrojnych. E, społeczeństwo polskie daje jakby wsparcie Napoleonowi. E, to małe, czteromilionowe państwo wystawia, tak jak mówiliśmy sobie, 100 tysięczną armię, co jest drugą armią co do liczebności po francuskiej Wielkiej Armii. Sejm przekształca się w Konfederację Generalną. Bez zgody Napoleona uchwala odtworzenie Królestwa Polskiego i na ziemiach zaboru rosyjskiego zajętych przez wojska napoleońskie powołana zostaje Konfederacja Szlachty i ustanowiono masowy zaciąg do wojska. Sami Litwini tworzą 20 tysięczną armię, mniejszą w porównaniu do polskiej. Same polskie oddziały rzeczywiście odznaczają się wielkim męstwem, ofiernością, m.in. od odwro odwrotu armii francuskiej pod Berezyną, no i do Warszawy z tych 100 tysięcy wraca zaledwie kilka tysięcy polskich żołnierzy, straty są olbrzymie. W 1813 roku armia rosyjska wkracza do księstwa warszawskiego, mówimy wtedy, że to jest koniec księstwa warszawskiego, sam książę Poniatowski wyprowadza swój korpus do Saksonii, tam się łączy z głównymi siłami Napoleona. Polacy są nadal wierni cesarzowi, to są w zasadzie jedyne cudzoziemskie oddziały, które dochowują wierności w trakcie bitwy narodów pod Lipskiem w 1813 roku. W trakcie osłaniania odwrotu umiera, ginie sam książę Poniatowski. No, to jest taki bohaterski akt. Rzekomo Poniatowski ciężko raniony miał wskoczyć do rzeki i tam prawdopodobnie myląc go, znaczy chciał się uratować, a myląc go z jakimś wrogiem zastrzelili go francuscy żołnierze, co zostało potwierdzone przez historyków francuskich dopiero w 2005 roku. No to jest taka no, trochę smutna historia wielkiego polskiego bohatera, jednocześnie... No, bojownika o e, niepodległość. E, resztki później korpusu walczyły w 1814 e, roku, e, także prawdopodobnie mieliśmy e, polskich lansierów pod e, Waterloo w 1815 roku e, i na tym kończymy jakby sprawę polską e, w okresie Napoleona. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.